Cześć, tutaj Karol Werner z Kołem się toczy. Zapraszam na Podlasie w poszukiwaniu żubrów, symbolu majestatu, siły i dumy, symbolu, którego prawie pozbyliśmy się z naszej planety. Jednak to było kiedyś. Aktualnie żubrów jest na tyle dużo, że skreślono je już z listy gatunków zagrożonych wyginięciem. Jednak czy znaczy to, że po tylu latach ochrony żubra można ponownie prowadzić jego odstrzał? Takiej zimy jak na Podlasiu w tym roku, no to już nie widziałem naprawdę długo. Absolutnie przepiękne są to tereny, co zresztą już wiecie, no bo kiedyś zabraliśmy was już na Podlasie, kiedy to szukaliśmy innego z żyjących tutaj licznie zwierząt, mianowicie łosia. Nie będę bardzo spoilerował, bo udało się nam ledwo co, a z łosiami jest tutaj naprawdę dziesięciokrotnie łatwiej niż z żubrami, bo jest ich aż 10 tysięcy na Podlasiu. Ogólnie rzecz biorąc, daję sobie około tygodnia na znalezienie żubrów. Miejsca, w których będę szukał, to są trzy puszcze. Puszcza, oczywiście ta najpopularniejsza, Białowieska, nieco wyżej Puszcza Knyszyńska i jeszcze troszeczkę wyżej Podlasia Puszcza Augustowska. A zaczniemy sobie oczywiście od tej najpopularniejszej, gdzie jest chyba najprościej, aczkolwiek nie jestem pewien, od Puszczy Białowieskiej. Żubra nie jest łatwo zobaczyć w Polsce, choć mamy ich naprawdę już bardzo, bardzo dużo. Dokładnych szacunków jeszcze nie znamy, bo zimą trwa liczenie żubrów. Jednak patrząc na coroczne wzrosty, aktualnie w całej Europie powinno być 10 tysięcy żubrów. W Polsce 2,5 tysiąca żubrów, a tutaj na Podlasiu około 1000. Wbrew pozorom jednak łatwo żubra zobaczyć nie jest, bo po pierwsze chowa się on w terenach, miejscach trudno dostępnych, a po drugie naprawdę występuje na ogromnym terenie, no i nie jest łatwe, aczkolwiek mam nadzieję, że nam się razem uda. Dobra, dzień pierwszy, zaczynamy od Puszczy Białowieskiej. Słuchajcie, wiem, że najprościej byłoby pojechać do zagrody żubrów, ale to nie o to chodzi. Wymyśliłem sobie, żeby spotkać żubry na wolności. Nie wiem, czy wiecie, ja się dopiero co dowiedziałem, że puszcza podzielona jest na takie kwadraty, nazywane oddziałami, mniej więcej kilometr na kilometr. I tak troszeczkę grzbając w necie, znalazłem informacje, w których oddziałach gromadzą się żubry. Są takie trzy oddziały i w nich jest duża szansa spotkać żubra zimą, co ważne. No nie ukrywam, że bardzo mocno, ale zobaczcie, jak to ładnie ten śnieg leży. Nie mogę się nigdy powstrzymać. No nie ukrywam, że mi to bardzo zawęzi poszukiwania, aczkolwiek też faktem jest, że ten obszar jest dość duży i tak mi powinno zejść na to cały długi dzień. Dobra, ja idę się przedzierać przez te chaszcze, a wy sobie poglądajcie troszeczkę okolice. Będzie to taki odcinek troszeczkę szeptany, ale mam nadzieję, że rozumiecie. Słuchajcie, żubry najłatwiej można spotkać właśnie zimą, dlatego też wtedy prowadzi się ich liczenie. Najłatwiej można je spotkać dlatego, że po pierwsze widać na śniegu ich tropy, czyli ślady, i można je łatwo namierzyć. No a po drugie w zimę też grupują się one w bardzo duże stada, dużo większe niż latem. Właściwie latem to nie grupują się wcale, zaledwie kilkunastoosobowe grupki. Natomiast zimą żubry gromadzą się w stada liczące sobie nawet 100 i więcej żubrów. Kiedy tak sobie chodzę i szukam, to powiedzmy sobie historię żubrów, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Słuchajcie, żubry wyginęły całkowicie. Ostatniego dziko żyjącego żubra odstrzelono w okolicach Białowieży w 1919 roku. Jak to się stało więc, że mamy ich aktualnie tak dużo? Po tym jak już wytępiliśmy cały dziko żyjący gatunek, dopiero się zreflektowaliśmy, że no może warto byłoby coś zrobić, jednak gatunek odtworzyć. Tylko jak, skoro wszystkie żubry zostały odstrzelone? Ano odstrzelono te dzikie żubry, natomiast przeżyły, o ironio, te będące w niewoli. W prywatnych hodowlach czy ogrodach zoologicznych.
całej Europie zostało zaledwie 54 sztuki, z czego tylko 12 nadawało się do dalszej reprodukcji. Na szczęście po I wojnie światowej do głosu doszły osoby kochające naturę, którym na żubrach zależało, no i rozpoczęto odtwarzanie gatunku. Uznano wspólnie w Europie, że takim głównym ośrodkiem odtwarzania będzie właśnie Puszcza Białowieska, jako takie miejsce dla żubra idealne. Powoli, przez kilkadziesiąt lat, aranżowano im w zamkniętych zagrodach warunki do rozrodu. No i tak żubr po żubrze, do żubra kolejny żubr. Okazało się, że w latach 50. żubrów jest już na tyle dużo, że można je powoli zacząć wypuszczać na wolność. Natomiast jeśli zastanawiacie się, jak to możliwe, że z 12 żubrów powstało blisko 10 tysięcy, jak to możliwe, że żubry te są bez żadnych wad genetycznych, no to nie mam bladego pojęcia. Być może żubry o tym nie wiedziały, no jakoś im się udało. Zrobiło się troszeczkę bardziej słonecznie, ale to nie sprzyja poszukiwaniu żubra, bo jeszcze trzeba bardziej oczy mrużyć. Słuchajcie, troszeczkę omijam puszczę bokiem, niemniej poszukiwania trwają. W Puszczy Białowieskiej występuje bardzo bujnie trawa zwana żubrówką. Pewnie kojarzycie ze względu na swój taki aromat i smak. Jest bardzo popularna jako dodatek do alkoholi. Jednak żubrom ona nie za bardzo smakuje. Szukam żubrówki. Skąd ta nazwa żubrówki? Wzięła się ona stąd po prostu prawdopodobnie dlatego, że występuje tylko w krainie żubra, czyli w Puszczy Białowieskiej. Natomiast żubr co najwyżej się o nią otrze, nasika albo narobi coś innego. Smacznego. Ewidentnie tutaj bywają, bo tutaj ślady są. Tutaj są odchody w tym miejscu. I ogólnie par takich miejsc dość zmasakrowanych drzew. Nieźle, nie? Niestety żubrów się nie udało spotkać w Puszczy Białowieskiej. Tak się tylko zastanawiam, na ile te obwody zostały podane prawidłowo, czy po prostu dla takich jeleni jak ja, co to przyjeżdżają, sobie gdzieś wyszukają, tam się zjeżdżają, tu ma żubry, sobie gdzieś idą dalej. No ale tak działa natura, tak powinno być, nie może być za łatwo. Widzimy się kolejnego już dnia w innej puszczy. Często pytacie o kurs filmowy montażowy, kiedy zostanie znowiony. Niedługo. Zależne to jest od tego, kiedy skończę robić dodatek do tego kursu. Taki chcę stworzyć naprawdę skondensowany dodatek podróżniczy, zrobiony typowo pod vlogi, bo kurs jest filmowo-montażowy ogólnie, a w tym się tak zagłębię bardziej w filmy z podróży. Jak to robić, żeby się mnie dobrze oglądało, żeby nie nudziły, żeby się nie dziewało po 2 minutach, żebyście byli zadowoleni z waszych filmów wyjazdowych. Myślę, że okolice kwietnia, maja, a jeśli chcecie być powiadomieni o tym, to na dole jest taki link, gdzie możecie się zapisać, ja was powiadomię, jak już będzie ten dodatek i też kurs otwarty. Ale to jest pięknie. No dobra, kolejny dzień polowania. Czas tym razem na drugą puszczę augustowską. Puszczę, w której chyba najtrudniej będzie żubra znaleźć. Co nie znaczy, że nie warto oczywiście próbować, ale dlaczego najtrudniej? Ano dlatego, że jest ich tutaj zwyczajnie najmniej, zaledwie kilkadziesiąt sztuk. No a też teren tej puszczy jest największy ze wszystkich, bo 1100 km kwadratowych. Jednak z drugiej strony w Puszczy Augustowskiej jest bardzo dużo różnego rodzaju polan leśnych i takich powiedzmy enklaw wiejskich, gdzie żubry zimą lubią się gromadzić, więc jakaś tam mikroszansa jest. Niemniej koniec ględzenia. Ja zapraszam was już do zobaczenia sobie po raz kolejny Podlasia z Nadlasia. Nieustannie bawi mnie ten żart i widzimy się w puszczy. Jak już
wiecie, jak mówi klasyk, żubr występuje w puszczy. Jednak pytanie, czy prawdą jest, że żubr faktycznie pierwotnie występował w tym lesie, czy też borze. Swoją drogą, jeśli nie wiecie, jaka jest różnica między lasem i borem, to zapraszam do filmu z Kaszub. Dobijamy do 300 tysięcy wyświetleń na tym filmie. Tam to zostało bardzo dokładnie opowiedziane. Natomiast wracając do samego żubra i tego, czy on faktycznie przebywa w puszczy. Nie do końca jest tak, że jego naturalnym środowiskiem jest puszcza. Przynajmniej naukowcy nie są do tego zgodni. Twierdzą oni, że żubr jako zwierzę nie mające naturalnych wrogów wcale nie musiał się chować w lesie i jak ta krowa preferował po prostu tereny otwarte. Jednak opiekujące się żubrami lasy państwowe sprawiły, że żubr stał się wtórnie zwierzęciem leśnym, głównie przez to, że właśnie dokarmia się go w tych lasach i na polanach leśnych, tym samym zachęcając go do powrotu do lasu. Ja też was zachęcam, idziemy szukać dalej. Patrzcie, był taki fajny efekt. Przy zachodzie zrobiły się kolory tęczy. Może zastanawiacie się, dlaczego żubra wciąż się dokarmia, skoro ten gatunek ma się już tak dobrze. Przyczyna jest bardzo prosta. Jedzenie. Żubr zjada około 50 kg roślin dziennie. No i w lasach, ponoć, tak mówią fachowcy, ilość jedzenia jest ciut ograniczona i żubrowi łatwiej jest wychodzić na pola i zjadać uprawy, nawet te oziminy. Dlatego też chętniej wychodzą. No i leśnicy, aby zatrzymać te żubry w puszczy, w lesie, rozkładają na polanach wewnątrz lasów różnego rodzaju bele, kiszonki, trawy, buraki, co tam mają. No i te żubry chętniej do tej puszczy, tego lasu wracają, a tym samym nie niszczą upraw rolnikom. Żubrów jest coraz więcej i więcej i jak już wspomniałem, gatunek ten nie jest już gatunkiem zagrożonym wyginięcia. W takiej siedmiostopniowej skali zagrożenia gatunków zajmuje on już przedostatnie miejsce i jest aktualnie gatunkiem bliskim zagrożeniu wyginięciem. I tylko krok dzieli go od bycia gatunkiem najmniejszej troski. Tak się nazywa ta ostatnia kategoria. I muszę przyznać, tak moim zdaniem, że no trochę niefortunna jest ta nazwa, nie? Bo gatunkiem najmniejszej troski to on już kiedyś był. I wiem, jak się skończyło. Pogadajmy o czymś przyjemniejszym, zwłaszcza, że jest tak piękna zima, jakiej kurczę dawno nie widziałem, nawet w polskich górach. Słuchajcie, jeśli chodzi o liczenie żubrów jeszcze, to można pomóc w tym liczeniu lasom państwowym. Lasy państwowe stworzyły aplikację mobilną, gdzie możecie napisać, gdzie widzieliście, oznaczyć na mapie żubry, wrzucić zdjęcie, jeśli dysponujecie, ilość żubrów, co robiły, na przykład żerowały, odpoczywały i tak dalej. I co ciekawe, możecie też komuś pomóc te żubry znaleźć, takim osobom jak ja, które chciałyby zrobić zdjęcia, nagrać filmy, bo dzięki temu właśnie ja też mogę je namierzyć. I właśnie przypomniało mi się o tej aplikacji teraz, jak się tu kręcę po puszczy w okolicach, no i wbiłem i patrzę, że w styczniu, nawet 3 dni temu, ktoś raportował w okolicach wsi Lipsk, że widział na polach żubry. I co ciekawe, zawsze było podane, że jest to 15 żubrów, czyli jest to stałe stado, które się gdzieś tutaj kręci. No i może jest jakaś szansa, że także i w Puszczy Augustowskiej jakieś żubry uda się dostrzec. Są żubry. Słuchajcie, tak jeszcze dla porządku. Żubry występują w 3 tych puszczach, w których ja szukam, ale jeszcze w kilku innych miejscach w Polsce. Mianowicie jest aż 300 żubrów w województwie zachodnio-pomorskim, o czym nie wiedziałem. Jest też planowane wypuszczenie kolejnego stada w województwie lubuskim w lasach janowskich. Z pewnością tak oglądając ten odcinek zastanawiacie się, o co mi chodziło na początku z tym odstrzałem żubrów. Co jakiś czas do mediów przedostają się wiadomości o tym, że trzeba zmniejszyć populację o kilkadziesiąt sztuk. Zastanawiacie się pewnie po co, skoro żubra dopiero udało się odratować. Ci co się znają na żubrach, naukowcy tłumaczą, że priorytetem nie jest już dobro żubra jako jednostki, jak to było na początku odnowienia gatunku, ale dobro poszczególnych stad.
a dla nich głównym zagrożeniem są aktualnie różnego rodzaju choroby pasożytnicze, które uśmiercają żubry i bardzo szybko się przenoszą. Na przykład taka gruźlica, pryszczyca, czy też popularna ostatnio telazjoza, przez którą w Bieszczadach padło 40 sztuk. Dlatego też jeśli zauważa się, że jakiś osobnik w stadzie jest chory, to dla dobra tego stada takiego osobnika trzeba usunąć, bo może się okazać za chwilę, że jeśli się tego nie zrobi, to na przykład za pół roku padnie nam połowa tego stada. Szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, co mam o tym myśleć. Nasuwa mi się tylko taka jedna myśl na ten temat, przemyślenie, jak bardzo my lubimy decydować, mieć kontrolę, mieć na coś wpływ, co nie? Najpierw decydowaliśmy, kontrolowaliśmy gatunek tak, jako ludzkość, że się go prawie pozbyliśmy. Później zaczęliśmy kontrolować i decydować, że go odnowiliśmy. A teraz znowu decydujemy, który osobnik jest chory, który się nie nadaje do naszego życia i znowu decydujemy za nie. Takie rozkminy, nie mam jakichś wniosków szerszych na ten temat. Dajcie znać, co myślicie. No i czas na ostatnią Puszczę Knyszyńską. Właściwie to puszcza jest tam hen, kilkanaście kilometrów stąd w tym przepalonym świetle. Natomiast żubry chodzą tutaj i powiem wam, że jest masa śladów. Naprawdę, przed chwilą leciałem dronem i jest całe te pola są tak wydeptane dookoła. Powiem wam, że no gdzieś to stado do 100, koło 100 żubrów, gdzieś tu się na pewno kręci, tylko tych pól i tych kępek lasów, do których może się na chwilę schować, jest tak dużo, że nie jest to proste, ale spróbujemy. Jeśli zastanawiacie się, czy takie podchodzenie do żubrów jest bezpieczne, no to żub to troszeczkę taka krowa jest, no. Jak się tupnie nogą, to jest szansa, że ucieknie. Jak się zacznie grać na trąbce, to jest szansa, że przyjdzie. Co do tego drugiego nie mam pewności. Natomiast, no, jest to dzikie zwierzę, więc należy zachować dystans. Mówi się o 50 metrach, a jeśli żubr poczuje się rozdrażniony, to najpewniej obniży głowę, podniesie ogon, może zacząć tupać lewą nogą, więc wtedy dobrze jest się zacząć troszeczkę od żubra oddalać. No, zwłaszcza na tego typu polanach żubry atakują, jeśli już, co się zdarza rzadko, ale na takich polanach, gdzie czują się po prostu zagrożone, gdzie nie mają, gdzie do lasu jest daleko, a w lesie czują się najbezpieczniej. No, w takim miejscu mogą zaatakować najczęściej, ale jak mówię, no szansa jest malutka. Żubrów w okolicach Puszczy Knyszyńskiej szukałem naprawdę długo, no i muszę niestety przyznać, że nie szło mi to najlepiej. Dzień zaczynał się szylić ku końcowi i zrezygnowany miałem już wracać do domu, kiedy to nagle ukazały się one. Przepiękne, dostojne stado żubrów, spacerujące w promieniach zachodzącego słońca. No i co myślicie? Fajne kadry, nie? Wyszły. Naprawdę takiego farta miałem z tymi żubrami, że akurat zdążyłem teraz na zachód słońca. Co prawda tego stada 100 żubrów nie udało się znaleźć, ale przynajmniej mam powód, żeby znowu tutaj wrócić. Jeśli wam się kiedyś uda tutaj spotkać, możecie mnie oznaczyć na Instagramie, w stories wrzucić. Chętnie zobaczę. No i co, to było na tyle. Dzięki piękne za uwagę. Mam nadzieję, że Podlasie z perspektywy żubra wam się podobało. No i będziemy się widzieli w kolejnych odcinkach. Jeśli pogoda pozwoli i warunki na drogach, to mam w planie nagrać odcinek Suwałk z Suwalszczyzny. Taki równie widokowy, mam nadzieję. No, to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!